Siema, ponownie B-Boy Stanley, trzecia odsłona breakdance, frizy. To jest dosyć trudny jakby element tego podstylu, bo breakdance składa się na podstyle, tak jak i popping, i hip-hop rozdziela się na poszczególne ruchy i elementy i nazwy. Jeśli chodzi o breakdance, frizy, no trzeba mieć tam troszeczkę siły, są też frizy, gdzie się no bardziej jakby wykonuje technicznie, niektóre są siłowe. Do tego dla bardziej zaawansowanych, na przykład na łokciach, no to ja stosuję froty, zakładam jedną na drugą, zakładam na łokieć, żeby nie poobdzierać się i nie mieć kontuzji. Pokażę wam dzisiaj też fryzy na głowie, które można stosować. Do tego stosuję jedną czapkę, tak, jest jedna. Później nakładam taką drugą z siatką, na niej można się też kręcić. I zamykam to wszystko gumką, żeby mi ta czapka się nie ruszała na głowie podczas całych tych różnych frizów, tak? W zależności od tego, jakie elementy będę stosował i frizy. Także zaczniemy od tych prostszych frizów. Później nałożę czapkę na łokietniki, jak ja to mówię. I pokażę wam frizy trochę trudniejsze. Na początek takie łatwiejsze. Oczywiście zaczynamy od rozgrzewki i później robimy frizy. Na koniec spróbujemy to połączyć pierwszą, drugą i trzecią lekcję jako całość, powoli, troszeczkę szybciej, na takim freestyle'u. Także na luźnym stylu i tak jak zapamiętacie, tak zrobicie, ok? Zaczniemy od rozgrzewki i po rozgrzewce będę robił te frizy, ok? Także zaczynamy. Przemieścimy sobie kamerkę, bo nie widać nas. Teraz będzie lepiej. Ok. Szyja bardzo ważna, żeby mocno ją rozgrzać przy frizach, żeby nam to nic nie szczeliło stając na głowie, tak? Oczywiście stanie na głowie to dla bardziej zaawansowanych, na łokciach też. Więc pokażę fryzy dla początkujących i bardziej zaawansowanych. Nargarski też, bo będą cierpieć, jak je nie rozgrzejemy, tak? Klatka do przodu. Dookoła. Bioderka. W ramach możliwości nikt nie musi robić szpagatów. Wygodne spodnie. Ja akurat dzisiaj założyłem inne. Do breaka. Tańczy mi się dobrze w jeansach, w niektórych dresach, ale przeważnie tańczę w jeansach. Jest to dla mnie tak jakoś inaczej. Nóżki, łączymy kolankę. Na zewnątrz. Siadamy do rozkroku. To wystarczy tylko dołożyć rękę lub ją wystawić, już mamy fryza. Oczywiście przy rozgrzewce człowiek stosuje te metody przyzwyczajające ciało do fryzów. Rozkrok w miarę możliwości, oczywiście, i spodni, jakich mamy. Thank you.
Zaczynamy od takich prostych frizów. Czyli na przykład robimy sobie rowerek, szósteczkę, pam, 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 pam. Teraz jak wyjść na frizę? Zmieniamy, lewa, siadamy prawa. Pam. Najprostszy friz, przechodzimy przez brzuch, podnosimy jedną nogę, podnosimy drugą, podkładamy prawą rękę, zamykamy, jest freeze. Leżący, nie męczący, odpoczywamy. Można zmieniać nogi, może być taki, może być taki. To wszystko to jest freeze. Czyli z tej pozycji przekręcam się, idzie prawa, idzie lewa, odwracam się. Wyciągam prawą i ją zamykam. Ewentualnie łapię zapięty i wyginam tu. Dla bardziej zaawansowanych, tu pod żebrami, jak kończą się żebra, wkładamy łokieć prawej ręki. Coś takiego, jakbyśmy chcieli zrobić. Ale musimy czuć. Nie dajemy na brzuch, nie dajemy gdzieś z tyłu, gdzieś nie kombinujemy tak, żeby nam się ręka nie wyśliznęła. Tylko dajemy pod żebra, wciągamy powietrze i jest tutaj. Przekręcam się, kładę lewą, kładę prawą. Kładę głowę, zmieniam nogi. Prawa, do lewej. Mogę podmienić nogi. To w zależności od poziomu zaawansowania, tak? Tu na początku nadgarstek boli, później przestaje. Od żebra łokieć. Pokażę to w ten sposób. Kładę lewą, przekręcam się. Kładę głowę, zmieniam nogi. Zmieniam nogi. Dla bardziej zaawansowanych, czyli że już nabrali tej pewności stania, oparcia się i środek ciężkości przede wszystkim, tak? Wyczuwamy, czyli obkręcamy się, głowa już jest u góry, kładziemy i tu podnosimy. Później z czasem podnosimy głowę od ziemi, tak? Nie od razu, bo obciążenie jest na prawej ręce. Więc jeszcze raz podkładam, przesuwam. Tu staję stabilnie, opieram się na głowie, na boku, tak? I podnoszę nogi ze zmianą. I delikatnie sobie mogę podnieść to, tak? W ramach możliwości, tak? To na ile ma siły. Można stosować różne kombinacje. Wszystko zależy od tego, jak tu pod żebra, tu pod żebra. Wsadzamy łokieć. Lewa zabezpiecza. Jestem praworęczny, więc staję na prawej. W ten sposób ręka nie tak, tylko tu palce. Tak jakbyśmy patrzyli przed siebie. Ważne jest to, żeby ręka nie była tu, żeby gdzieś tam nie uciekała. Tu gdzieś. Nie wsadzamy jej tu. Wsadzamy ją tu. Siedzimy. Na przykład jest jakaś kombinacja. Przechodzę. Raz. I już mam. Dla bardziej zaawansowanych to są takie frizy na łokciach. Właśnie założę takie dwie froty, żeby mnie łokcie nie bolały. Zakładamy sobie w ten sposób. O,
Już mam na łokciu założone. Były fryzy na łokciu. Staramy się robić je na początku przy ścianie. Ja już mogę normalnie. Amortyzuje się upadki, tak? Żeby nie upaść, nie złamać się, tak? Próby są różne, nie zawsze wyjdzie, ale tym się nie przejmujcie. Próbujemy przez cały czas. Z każdej opresji trzeba umieć upaść, żeby jak najmniej było kontuzji, czy fikołkiem, czy jakimś przejściem z powrotem. Nie można się poddawać. Za każdym razem trzeba próbować. Dzisiaj nie wyjdzie, za jakiś czas wyjdzie. To jest bardziej już dla zaawansowanych. Zaczniemy dla tych początkujących na dole, tak? Czyli to jest całkowicie inny klimat. Teraz stanie na głowie i fryzy na nim, tak? Tak jak mówiłem wcześniej, jedna czapka, żeby tutaj tych cebulek nie ścierać. Niestety u mnie już za późno, gdzieś te cebulki się pościerały, włosy wyszły, jest taki plac. Większość tancerzy to ma, nie ma co się wstydzić, trzeba po prostu tańczyć. Druga czapka to jest ta z siatką, jak widzicie, ładnie, grubo trzyma. Do tego biorę gumkę, naciągam ją, żeby czapka mi się nie obsuwała. Pokażę stanie na głowie, ok? Robimy taki trójkąt. Tu dajemy, tu jest środek, gdzie się łączą moje palce. Tu, gdzie mam łokcie, muszę odstawić rękę w miejsce łokci, tak? I tu, gdzie mam ten punkt, gdzie zostawiłem palce, na tym stajemy, tak? Czyli wyobraźmy sobie, że jesteśmy na ziemi. Odkładamy i tyle. Co jest ważne? Napinanie brzuchów każdego rodzaju, większego, mniejszego. Napinamy. To nie jest istotne, czy mamy duże, czy małe brzuchy, tylko chodzi o to, żeby ten mięsień wewnątrz pracował i się spinał. Nagle tak podnosimy nogi i się spinamy. Nie możemy mieć takie flakowate, bo się wywrócimy. Pokazuję.
Tak mniej więcej wygląda te stanie na głowie. Spróbujemy coś zatańczyć, wyłączyć z frizami, ok? Już na zakoniec, na zakończenie trzeciej lekcji breakdance online Stargazy Centrum Kultury B-Boy Stalnej. Respekt. Pozdrawiam i zapraszam na zajęcia taneczne online do czwartej odsłony Electric Boogie, potocznie mówi się popping. Także mamy top rock, rowerki, frizy dla początkujących, dla bardziej zainteresowanych, którzy by chcieli z nami współpracować. Zapraszamy na Facebooka Szkoła Tańca Respekt. Pozdrawiam, do zobaczenia. B-Boy Stanley.